Rok 2018, rok historyczny dla ZHP. Właśnie teraz odbył się zlot całej organizacji w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej. Chorągiew Kielecka przyjechała ze swoją reprezentacją pokazać, że istniejemy na mapie ZHP. Mamy tutaj też coś do powiedzenia. Nie jesteśmy najliczniejszą reprezentacją, ale specjalizujemy się w wielu rzeczach, z których myślę, że inne chorągiewy mogą czerpać przykład, czerpać te doświadczenia i rozwijać samych siebie. Miałem tą przyjemność być komendantem gniazda kieleckiego, chorągwi kieleckiej, i zebrać reprezentację 300 harcerek, harcerzy, instruktorek i instruktorów właśnie tutaj na Wyspie Sobieszewskiej. Tworzymy tu historię, podsumowując stulecie Związku Harcerstwa Polskiego i stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlaczego tworzymy historię? Myślę, że dlatego, że to dopiero otwarcie. Ważne jest to, co przed nami. Ponad 12 tysięcy harcerek, harcerzy, instruktorów jest, realizuje program bardzo, bardzo rozbudowany, bardzo przepiękny. Świętujemy stulecie istnienia naszej organizacji, Związku Harcerstwa Polskiego, i naprawdę można się w sposób nieskrępowany cieszyć z tego, że udało nam się coś tak wielkiego osiągnąć, pomimo że nasza historia nie zawsze była dla nas łaskawa. A przed nami kolejne stulecia istnienia Związku Harcerstwa Polskiego i naszej pracy tutaj z drużynami, z zastępami, z patrolami.